Przypisuje mu się niezwykłe właściwości. Ocet jabłkowy ma wspomagać odchudzanie, obniżać poziom cukru, a nawet zmniejszać ryzyko raka. Czy regularne spożywanie tego napoju faktycznie jest korzystne dla zdrowia? Co się stanie, jeśli przez miesiąc codziennie będziesz pić ocet jabłkowy? O tym właśnie jest ten film. Ocet jabłkowy to znana przyprawa i naturalny środek konserwujący. Badania wykazały, że może korzystnie działać na zdrowie cukrzyków. Niektórzy sięgają po niego, aby tym sposobem wspomagać odchudzanie. Istnieje jednak wiele więcej właściwości tego specyfiku. W tym filmie przedstawię je wszystkie. Uwaga! Jeśli jednak chcesz stosować ocet jabłkowy, to obejrzyj ten film do samego końca, ponieważ zawarłem w tym filmie bardzo ważne informacje odnośnie spożywania go. To tylko kilka minut, a będziesz w stanie wykorzystać jego właściwości lecznicze w pełni. Właściwości octu jabłkowego. Ocet jabłkowy na odchudzanie. Ocet jabłkowy wspiera utratę tkanki tłuszczowej oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii, które zalegają w jelitach, utrudniając prawidłowe wchłanianie pokarmu i składników odżywczych z jedzenia. Dodatkowo, ocet jabłkowy stymuluje wydzielanie soków trawiennych i przyspiesza metabolizm organizmu. Ocet jabłkowy na problemy trawienne. Z racji swoich właściwości oczyszczających z toksyn i wspierających wydzielanie soków trawiennych, ocet jabłkowy sprawdza się również w przypadku problemów z trawieniem. Ich skutkiem jest bardzo często zalegające resztki niestrawionego jedzenia w jelitach. Ocet z jabłek wspomaga perystaltykę jelit i szybsze trawienie. Dzięki czemu nasz organizm może szybciej poradzić sobie z trawieniem i prawidłowym oczyszczeniem układu trawiennego. Podobnie jest z mdłościami i nudnościami, które powinny ustąpić po wypiciu szklanki przegotowanej wody w połączeniu z łyżeczką octu jabłkowego. Ocet z jabłek, a choroby układu oddechowego. Ocet jabłkowy można wykorzystać również podczas szerokiego spektrum chorób o podłożu bakteryjnym w układzie oddechowym. Profilaktyczne spożywanie octu jabłkowego pozwoli na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób takich jak ból gardła, kaszel, katar, angina, astma i zapalenie migdałków, a także okaże się pomocny podczas leczenia. Ocet jabłkowy reguluje poziom glukozy we krwi. Ocet jabłkowy zmniejsza także stężenie glukozy we krwi i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Jest polecany w diecie osób ze stanem przedcukrzycowym, cukrzycą, insulinoopornością i z wszelkimi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w naszym organizmie. Działanie hipoglikemiczne octu należy do jego najlepiej udokumentowanych właściwości, a odpowiada za nie kwas octowy. Jak pić ocet jabłkowy? Ocet jabłkowy pije się w zależności od pożądanego efektu. Na przykład w celach poprawy trawienia i przy odchudzaniu spożywa się go na czczo, 1-2 łyżeczki, w połączeniu ze szklanką ciepłej przegotowanej wody. W początkowej fazie suplementacji octem z jabłek możemy spożywać go 2-3 razy dziennie. Pamiętaj, aby pić ocet jabłkowy regularnie. Ocet jabłkowy. Efekty uboczne. Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać ustalonej dawki. Nadmierne stosowanie może doprowadzić do problemów zdrowotnych. Nigdy nie należy pić samego octu, ponieważ może on rozpuścić szkliwo, poparzyć przełyk oraz podrażnić skórę. Dlatego zawsze należy rozcieńczyć go w wodzie w proporcjach. 1 szklanka wody lub więcej i 1 łyżka octu. Dziennie można spożyć maksymalnie 2 łyżki octu. Pamiętajmy, że pity w nadmiarze wypłukuje również minerały i osłabia kości oraz zęby, a także może zbyt mocno obniżyć poziom cukru we krwi. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.